kontestacja. Najbardziej ostatni dzień stycznia 2013 roku, a dzisiaj przed Państwem w audycji Freedomia kochany i lubiany, znany i uwielbiany i ubrany zawsze na pomarańczowo Sławek Muturi. Cześć. O, i właśnie zniknął nam, bo się rozłączył. I tym optymistycznym akcentem muszę kontynuować dalej. Marcin Hugo-Kosiński po tej stronie. Was wita skromny realizator dzisiejszej audycji. Jak tylko się połączymy z autorem dzisiejszej audycji, to będziemy dalej kontynuować. A ja was zapraszam na naszego czata na stronę chatkontestacja.com oraz do naszych telefonów, ale już się pojawił Sławek z nami. Cześć Sławku, jesteś? Tak, cześć Hugo, cześć wam wszystkim. Dobrze mnie słychać? Doskonale cię słychać. Powiedz, skąd ty nadajesz dzisiaj? Czy jeszcze stamtąd, czy już stąd, czy jeszcze skądinąd? Nie, już tutaj w Warszawie. Przyleciałem przedwczoraj, wróciłem, także jestem na miejscu i trochę spróbuję się jakby przystosować do zimy. No właśnie, znowu pytałem. No właśnie, po co ty wracasz tutaj? Słuchaj, bo ty byłeś na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej i ty mi wyjaśnij, co jest takiego fascynującego w tej piłce nożnej, bo ja nie rozumiem wciąż. Tak, no rzeczywiście ja nie jestem aż takim fanatykiem, powiedzmy, piłki nożnej, jakby to mogło wynikać z faktu, że powiedzmy jeżdżę na różne mistrzostwa. Właściwie to jeżdżę trochę dla piłki, ale jeszcze bardziej dla tego, co się wokół tej piłki dzieje. Więc a co się dzieje? Zadymy są. Chcesz się trochę ten ponaparzać z innymi? Zadymy, właśnie. No wiecie, w ogóle no to jest inaczej jak powiedzmy na mistrzostwach drużyn narodowych. Ci kibice, którzy jeżdżą, są mniej tacy, powiedzmy, chyba agresywni, aczkolwiek chyba zdarzyło się, że polscy kibice wyjechali gdzieś tam i nam narobili wstydu za granicą tu i ówdzie. Natomiast w Afryce, bo byłem na Mistrzostwach Afryki, a nie na Mistrzostwach Świata, więc w Afryce tej agresji takiej futbolowej, stadionowej jest chyba jeszcze mniej, a już wśród tych kibiców właśnie drużyn narodowych to prawie wcale. Więc tam kibice przyjeżdżają po to, żeby po prostu radować się piłką nożną, radować się kibicowaniem, radować się muzyką, tańczeniem, a nie żeby powiedzmy tam sobie dawać po ryju. Aczkolwiek to powiedziawszy, to bo teraz byłem właśnie w tym RPA, byłem w sumie na 10 meczach i na jednym z tych meczów, Algieria-Tunezja, było dużo więcej kibiców z Algierii niż z Tunezji. Ci z Algierii byli tacy bardzo zorganizowani, mieli dużo takich bardzo dużych sektorówek, tak? Czyli takich flag zajmujących całe sektory. I było ich dużo, tam krzyczeli, dopingowali głośno i tak dalej. Ale pod koniec meczu zaczęli się rzeczywiście bić, tylko nie z Tunezyjczykami, tylko sami między sobą. O. Więc tak, to było duże zaskoczenie. Ci kibice z RPA i powiedzmy gospodarza turnieju i z innych krajów Afryki tak patrzyli mocno zszokowani, to po pierwsze, z dużą dozą politowania to po drugie. I po prostu jakby no, nie mogli uwierzyć w to, co się dzieje, tak? To znaczy jak to, no przyjechaliście, w ogóle nie obchodzi was, co się dzieje na boisku, tylko naparzacie się między sobą. Właśnie, ale słuchaj, bo ja się spróbuję wczuć w osobę, którą piłka nożna trochę obchodzi. I bo tak naprawdę no, ludzie mają tą piłkę nożną tak z takiej perspektywy polskiej zwykle. No już tak. Tam czasem ktoś tam wyjeżdża na jakiś zachód, ale tak rzadko chodzi na mecze. To słuchaj, powiedz mi tam gdzie to było, w RPA, tak? W RPA. Tak, w RPA. Czy tam są stadiony za 2 miliardy złotych? Dobre pytanie. Właściwie nie zadałem takiego pytania, ile kosztowało wybudowanie tych stadionów, ale ci z was, którzy się nie interesują piłką, no to warto też przypomnieć, że 2,5 roku temu w RPA były organizowane Mistrzostwa Świata. I tam rzeczywiście wtedy wybudowano ileś tych stadionów. Te Mistrzostwa Świata były organizowane na aż 10 stadionach, bo organizatorzy chcieli jakby tak powiedzmy, no, żeby wiele miejsc w RPA jakby dotknął ten turniej. Nie wiem ile kosztowały, większość nie wygląda na taki bardzo powiedzmy, jakby to powiedzieć, finezyjny architektonicznie. Oprócz jednego w Durbanie, rzeczywiście bardzo ładna konstrukcja nad morzem, prawie że nad plażą.
Naprawdę bardzo, bardzo ładny. Jak możecie wejść sobie, wygooglać stadion w Durbanie, to naprawdę robi wrażenie. Natomiast chyba rzeczywiście są tańsze. Natomiast część tych stadionów, na przykład w Rustenburgu czy w Nelspruit, to są w ogóle nieduże miejscowości. Nawet prawdę mówiąc, nie sprawdziłem, ile tam jest mieszkańców, ale to powiedzmy, no, rząd wielkości tam, no nie wiem, 50-100 tysięcy. Przynajmniej takie sprawiają wrażenie. I tam te stadiony są w ogóle, no, w porównaniu do otoczenia dosyć duże. Zresztą gdzieś tam na jakimś wygwizdowie poza miastem, więc takie trochę, no, można powiedzieć, że białe słonie inwestycyjne. Natomiast zwłaszcza w Nelspruit to było widać. Zresztą nie wiem, jak macie okazję, czy może ktoś z was tam zaglądał, ogląda te mecze na Eurosporcie, bo można je oglądać nawet na żywo w Polsce w telewizji. Więc na stadionie w Nelspruit, ja byłem w sumie na czterech różnych stadionach podczas tych mistrzostw, to na stadionie w Nelspruit zwykle piłkarze grają na murawie, tak? Jest trawa tam strzyżona, jakoś tam nawadniana i tak dalej. Natomiast w Nelspruit po prostu grali na piachu, no, który gdzieniegdzie tam pojawiały się jakieś źdźbła trawy. Więc praktycznie to była piłka jak plażowa niż taka piłka normalna. Więc trochę tak dziwnie. Więc widać, że tam powiedzmy to nie jest tak do końca doinwestowane. A powiedz mi, w ogóle Afryka jest ma też takiego hopla na punkcie piłki nożnej, jak tam, jak Europa, jak Ameryka Południowa? Czy nie? No, myślę, że tak. Pewnie wiesz, to pewnie jest tak, że im kraj jest, no, może to by było niesłuszne, bo są pewnie bardzo bogate kraje, które też mają hopla, ale zwykle im kraj jest bogatszy, tym jakoś tam, no, ludzie mają więcej opcji na rozrywkę niż tylko piłka nożna. No, piłka nożna to jest taki sport, powiedzmy, no, bardzo egalitarny, tak? Znaczy właściwie wystarczy piłka, czasami nawet szmacianka. Kawałek, nie potrzeba murawy, wystarczy kawałek asfaltu albo w ogóle, nie wiem, pola. Już można tam sobie kopać i biegać i się ekscytować tym, że się strzeliło bramkę czy obroniło karnego. Więc w tych krajach biednych rzeczywiście ludzie mają, powiedzmy, no, bzika na punkcie piłki. Może w Afryce trochę mniej niż w Ameryce Południowej. Nie słyszałem nigdy, żeby powiedzmy jakoś tam, nie wiem, strzelano do piłkarzy w zemście za to, że spudłowali karnego albo coś w tym stylu, co zdarzało się tam, nie wiem, w Kolumbii czy w Brazylii czy gdzieś, więc może ten fanatyzm nie jest tak duży. Nawet kolejny dowód na to jest taki, że dla wielu kibiców, jakby to powiedzieć, oni bardziej przychodzą na mecz piłki nożnej, tak jak obserwowałem. Jest to pewnie w takim samym stopniu wydarzenie sportowe, jak i wydarzenie towarzyskie, tak? Bo po prostu jest bardzo dużo kibiców, tych, którzy najgoręcej dopingują, którzy w ogóle nie zwracają uwagi na to, co się dzieje na murawie, tak? Więc oni po prostu grają przez 45 minut każdej przerwy, bez przerwy na instrumentach, na bębnach, na trąbkach, na wuwuzelach, powiedzmy tam przynoszą swoje własne instrumenty, na przykład kibice Togo mieli taki instrument, nie wiem, czy to w ogóle ma jakąś nazwę, pewnie w Togo ma, ale wiecie, takie dwa kawałki deski jakby, pomalowane na barwy narodowe i po prostu rytmicznie tymi deskami jedną o drugą jakby tak powiedzmy klaskali, no tak można by powiedzieć. O, to w Polsce by skonfiskowali na bramce takie. A tak, bo to rzeczywiście można byłoby tym rzucić czy coś, więc to by było niedozwolone. Więc ludzie po prostu grają, to są właściwie orkiestry, można powiedzieć, grają, śpiewają trochę mniej, nawet mniej niż w Polsce. Nie ma tych takich przyśpiewek kibicowskich, wiecie, takie, które tutaj kibice, czy to są kibice Legii, czy Wisły, czy tam Lecha, czy powiedzmy, nie wiem, jakiegoś zespołu na Litwie, czy w Anglii, czy tak dalej, to właściwie te przyśpiewki są podobne, takie same, tak? Taka sama melodia, no oczywiście słowa są dobrane w kraju, w języku ojczystym. Więc tam nie było tego typu przyśpiewek, one jakoś nie wyemigrowały do Afryki. Natomiast, więc ludzie w ogóle trochę mniej śpiewają, natomiast, w ogóle to jest niesamowite, tańczą.
to są ogromne zespoły, powiedzmy, ludzi, którzy często się nie znają. Ja widziałem takie sceny, obserwowałem je, gdzie powiedzmy ktoś tam zaczyna tańczyć i ludzie powiedzmy siedzący obok, za nim i przed nim i obok, gdzieś tam w ogóle z dalszych sektorów zbiegają się, żeby po prostu dołączyć się do tańca. Ale to nie jest jeszcze najfajniejsza rzecz w tym wszystkim. W ogóle niesamowite dla mnie jest to, że oni zaczynają tańczyć wspólnie i to wygląda tak, jakby ze sobą ćwiczyli po prostu no, miesiącami, tak, czy latami. A to jest po prostu totalnie spontaniczny jakby tłum i tańcząc jakby w takiej choreografii, po prostu w takim poczuciu rytmu i wspólnym rytmie, że to w ogóle głowa mała, tak? Więc właściwie to dlatego zacząłem mówić, że nie ma takiego fanatyzmu, bo po prostu, jakby to powiedzieć, to trochę rywalizują piłkarze na boisku między sobą, to jest jeden poziom tej rywalizacji, a drugi poziom, który dla kibiców pewnie jest tak samo ważny, to jest rywalizowanie na to, kto lepiej kibicuje swojej drużynie. Tak? Więc rzeczywiście są tacy ludzie, którzy po prostu przez te 90 minut chyba w ogóle nie patrzą na boisko, co tam się dzieje. Tak? Po prostu jakby tańczą. Może też, wiecie, bo w Afryce jest tak, że te wierzenia w mistykę, w magię, w jakieś takie właśnie siły nadprzyrodzone są dużo bardziej powszechne niż w Europie, więc tak jak w Europie może czasami się zdarza, że ktoś się modli o to, żeby jego ulubiona drużyna wygrała mecz, czy nie, ktoś tam nie zbudował karnego, to w Afryce ta modlitwa się wyraża poprzez taniec, tak? Po prostu ludzie się tańczą i w ten sposób angażują i wierzą, że to doda skrzydeł swojej drużynie, więc prawdę mówiąc to dosyć ciężko jest na tym meczu skupić się tak naprawdę na tym, co się dzieje na boisku, tak? Więc nawet jak powiedzmy, nie wiem, tam jest Didier Drogba, bo wielu tych afrykańskich piłkarzy gra w lidze europejskiej, w różnych ligach, w różnych krajach Europy, w bardzo dobrych klubach. My się tutaj szczycimy, że tam no, szczęsny w Arsenalu i gdzieś tam, no to w Arsenalu czy w Chelsea tam ludzi z Afryki jest no, dużo więcej niż Polaków, tak? Więc tacy, no nie wiem, na przykład powiedzmy piłkarze Côte d'Ivoire, to w takim Chelsea może być ich jednocześnie na murawie trzech, tak? Czy jak kiedyś Kamerun, tak, czy jakieś inne tam zespoły, więc chodzi o to, że to są naprawdę gwiazdy światowej klasy, tak, piłki, wielu, wielu z nich. Nawet jak oni grają, czy są przy piłce, czy coś tam, to znaczy to i tak ludzie się po prostu zajmują kibicowaniem, tak, a nie tam powiedzmy oddawaniem czci swoim bożyszczom. Więc to naprawdę ma taki bardzo specyficzny klimat. W ogóle nie wiem, ilu z was było na tego typu rozgrywkach, jak Mistrzostwa Świata czy Mistrzostwa Europy, na więcej niż jednym meczu. Znaczy, jest taka atmosfera święta, tak? Znaczy, miasta są udekorowane w flagi tych krajów, które tam grają, są wszędzie napisy, witamy tam w tych wszystkich językach ludzi, którzy przyjeżdżają. Pojawiają się na ulicach kibice, ci kibice są ubrani zwykle właśnie w jakieś tam narodowe stroje, czy bardziej nawet nienarodowe stroje, chociaż to też się zdarzają, ale bardziej w stroje powiedzmy narodowej drużyny, tak? Koszulki, jakieś tam repliki, czy kopie, czy jakieś tam powiedzmy coś motywowane tymi trykotami sportowymi. Więc idą na mecz, przed meczem, pod stadionem gdzieś jakby rozgrywają takie turnieje między kibicami, tak? Więc naprawdę jest po prostu taka atmosfera takiej przyjaźni, życzliwości, ciekawości, nawiązują się różnego rodzaju przyjaźnie, sojusze. Także tutaj wiele się dzieje, a dodatkowo w Afryce nie byłem jeszcze na żadnych mistrzostwach kontynentalnych, powiedzmy w Ameryce Południowej czy w Ameryce Środkowej, zamierzam tam się kiedyś wybrać, ale w Afryce to dodatkowo jeszcze dochodzi taka atmosfera karnawału.
bo żeby wam powiedzieć, jakby przybliżyć, o co mi chodzi. To znaczy, no, w Europie, jak przychodzą na boisko, gromadzą się, tak? Zaczynają iść na boisko kibice, no to tam śpiewają, coś tam krzyczą, klaszczą, tam dopingują swoją drużynę i tak dalej. Kto wygra mecz? Polska, tak? To Polska, Polska, Polska. Natomiast w Afryce to jest tak, że na przykład byłem na meczu w Durbanie RPA. Bardzo się cieszyłem z tego, że mogłem trafić na mecz gospodarzy. To zwykle jest przecież najtrudniejsze. To przed meczem RPA Angola, która prawie, że tam powiedzmy, no, graniczy z RPA, no tak można by powiedzieć, dzieli ich Namibia, która jest ogromnym krajem, no ale powiedzmy jest tylko jeden kraj, który ich dzieli, to ci kibice z Angoli, jak wchodzili w ogóle w obręb stadionu, to wyglądało jak taka parada karnawałowa. Wiecie, ludzie ubrani, tam akurat ich kolory to są czerwone, więc ubrani w koszulki i tak dalej, ale niektórzy mieli takie jakby surduty, takie powiedzmy mundury, no nie wiem, sprzed 100 czy 150 lat, jakby w barwach narodowych. Z kolei kobiety w różnego rodzaju takich, no, bardziej karnawałowych strojach, samby, powiedzmy z karnawału w Rio. I też orkiestry, tak? To znaczy idące i tam powiedzmy, no nie wiem, grające jakieś tam pieśni bojowe. Więc to naprawdę wyglądało jakby po prostu taki, no, taka szkoła samby w Rio na paradzie szła. No, oczywiście dużo mniejsza i powiedzmy może nie aż tak profesjonalnie zorganizowana, no ale to tego rodzaju klimaty, tak? Więc to jest też ten powód, dla którego ja uważam, to jest kilka dopiero wymieniłem, tak, ale że w ogóle Mistrzostwa Afryki są dużo, dużo fajniejsze niż Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata. A powiedz mi, a wygrywają drużyny z krajów, które są bogate? Czy tu nie ma takiej zależności? Bo to, wiesz, w Afryce to jest zróżnicowanie spore. Tak, rzeczywiście, dobre pytanie. Wiesz, jakoś tak się nie zastanawiałem akurat nad tym aspektem, ale ogólnie rzecz biorąc, chyba nie. No, w tym roku ogólnie jest tak, że na przykład te kraje Magrebu, czyli Afryki Północnej, tej takiej jeszcze nie do końca czarnej Afryki, no są bogatsze niż ta czarna Afryka, tak? I mają dużo też większe tradycje piłkarskie. I rzeczywiście, no, Polacy też pamiętają Algierię, czy Maroko, czy Tunezję z rozgrywek w czasie Mistrzostw Świata, gdy Polsce udało się zakwalifikować na te mistrzostwa. I to wcale nie byli łatwi przeciwnicy. I właściwie był taki czas w latach 90., 80., gdzie z Afryki tylko tego typu drużyny przyjeżdżały, tak? Raz Maroko, raz Tunezja, raz Algieria. Natomiast teraz na 16 drużyn, które brały udział w tych finałach, te finały jeszcze trwają, dopiero co zakończyła się faza grupowa, więc wchodzimy w fazę ćwierćfinałów. Więc na 16 drużyn, które się zakwalifikowały, były 3 z Magrebu, Maroko, Tunezja i Algieria właśnie, i wszystkie 3 odpadły. Więc powiedzmy, jakie tam są jeszcze bogate kraje? No, stosunkowo bogatym krajem, jak na warunki afrykańskie, jest Mauritius, czy Seszele, czyli takie małe wyspy. No, można powiedzieć, że są małe i coś tam, w ogóle się nie zakwalifikowały, tak? Ale z kolei, no, dużo biedniejsze wyspy, jak Cabo Verde, nie tylko, że się zakwalifikowali, ale wręcz przeszli jakby powiedzmy, zakwalifikowali się do kolejnego etapu gry, tak? Więc to w ogóle niesamowita sprawa. Kraj, w którym tam, nie wiem, jest, nie wiem, czy z 500 tysięcy ludzi mieszka. Ich trenerem jest facet, który na co dzień jest kontrolerem ruchu lotniczego. Więc on ich trenuje, tak? Przygotowywał ich do tych mistrzostw. Więc wiecie, takie jeszcze, powiedzmy, no trochę takie. Brzmi to nieprofesjonalnie, ale jak się oglądało ich mecze, to wcale to tak źle nie wyglądało. Więc odpowiadając tak pokrótce teraz, streszczając moją odpowiedź na twoje pytanie, to nie widzę takiej, powiedzmy, łatwej korelacji między
między bogactwem a wygrywaniem w piłkę. Okej. Okay. Ja przypomnę, że można oczywiście dzwonić, jeżeli ktoś jest fanem piłki nożnej albo ma jakieś pytania, to niech dzwoni na numer 222-195-321, 222-195-321 lub kontestacja.com na Skype'ie, a dzisiaj, znaczy właściwie to jest audycja Sławka Wunturiego w Freedomie, a dzisiaj rozmawiamy na temat mistrzostw RPA w piłce nożnej afrykańskiej, piłce nożnej afrykańskiej. Tak. No, na to. I to, co może mówiłem, wiesz, jakby, że te mistrzostwa Afryki uznaję, że są dużo ciekawsze niż mistrzostwa Europy czy mistrzostwa świata, to wiesz, jak, powiedzmy, dlaczego? No między innymi dlatego, że to, co zacząłeś mówić, że te kraje, powiedzmy, afrykańskie są biedniejsze, tak? W ogóle Afryka jest kilka razy większa od Europy, nie wiem dokładnie ile razy, ale no, to są duże odległości, tak? Kraje są nie tak ludne. Biedne, więc o ile na mistrzostwa Europy w Polsce, to gdyby nie było jakiejś tam kontroli sprzedaży biletów i tak dalej, to na mecz, nie wiem, dajmy na to, co tam, Włochy, Niemcy, który tutaj odbywał się na Stadionie Narodowym, to właściwie, to znaczy przyjechałoby tylu Włochów albo tylu Niemców, którzy by spokojnie wypełnili, kupiliby tyle biletów, żeby wypełnili ten stadion, tak? Więc dlatego UEFA tam, powiedzmy, jakoś stara się, no nie wiem, przydzielać różnym tam zespołom jakieś kwoty, tak, tych biletów do sprzedaży. Poza tym dużo tam biorą sponsorzy, inni rozdają wśród klientów i tak dalej. Natomiast w Afryce, no na taki mecz, na Mistrzostwa Świata z Burkina Faso, przyjechało 153 kibiców, okej? Okay? 153, no bo była taka grupa, zresztą też bardzo fajna, super zorganizowana, bardzo mi się podobali ci kibice. Zresztą akurat Burkina Faso jest też taką rewelacją jakby tych rozgrywek, bo do tej pory to nie był jakiś kraj tak specjalnie kojarzony z piłką nożną czy ze sportem w ogóle, a tutaj po prostu naprawdę wygrali grupę i grali świetnie, więc... Więc tych kibiców przyleciało z Burkina Faso 153, tak? Więc wiecie, no to naprawdę to nie jest wystarczająco, żeby wypełnić stadion, który tam ma, nie wiem, 30 czy 40 tysięcy miejsc. Oczywiście przychodzą też, w RPA akurat tak się składa, i też nie miałem do końca tego świadomości. Trochę wiedziałem, ale naprawdę skala zjawiska mnie zaskoczyła, że RPA to jest właściwie takie wielonarodowe państwo teraz. Wiecie, to znaczy Polska w ogóle na tym tle to w ogóle jesteśmy prowincją, bo tam po prostu z całej Afryki jest kupa imigracji. To znaczy w ogóle byłem zaskoczony, że na przykład na meczu Etiopii, a byłem na dwóch meczach Etiopii, zresztą oba przegrane, to przez Etiopię, to kibiców było więcej niż kibiców RPA podczas meczu RPA z Angolą. I byłem po prostu totalnie w szoku. To znaczy, jak mogło tyle osób przyjechać z Etiopii, która jest jednym z najbiedniejszych krajów w Afryce, jeżeli liczyć, powiedzmy tam, dochód narodowy na głowę, jak mogło ich tylu przyjechać na te mistrzostwa? Ale okazało się, że 95-8% kibiców to byli kibice, którzy po prostu mieszkają w RPA, tak? Więc to tak jakby była mecz Polska-Anglia w Anglii. No tak, dokładnie. Czy Polska-Irlandia, tak? Spotkałem też taką Irlandkę tam w jakimś hostelu i ciekawą rzecz mi powiedziała, że to, że akurat język polski jest drugim językiem w Irlandii po angielskim, no to mnie nie zaskoczyło. Ale powiedziała coś, co niby wiedziałem, ale tak nie do końca zdawałem sobie z tego sprawę, że więcej osób w Irlandii mówi po polsku niż po irlandzku. Ha. I to już jest coś, nie? Kolonizacja. Tak. Także to mnie zaskoczyło. No. Także musiałem do RPA pojechać, żeby to jakoś tak te dwa fakty ze sobą spiknąć. Więc wracając do tego, dlaczego wydaje mi się to mistrzostwo fajniejsze. Więc po pierwsze, łatwo jest dostać bilety, tak? Nie ma aż takiej konkurencji o pozyskanie biletu. Po drugie... Tanie są? Ile kosztują? Te bilety są bardzo tanie. Mhm. To znaczy,
W ogóle jest taka zasada, myślałem, bo ja już nie pierwszy raz jestem byłem na tych mistrzostwach Afryki i myślałem, że to tylko tak powiedzmy w Ganie i gdzieś tam, ale w RPA było tak samo, że wiecie, jak zwykle jest tak, że w jednej grupie grają cztery zespoły, konkurują ze sobą o wyjście z grupy, tak? I teraz w Polsce, na przykład na mistrzostwach Europy było tak, że Polska była w grupie z Grecją, z Czechami i z Rosją, tak? I jak Polska grała z Grecją w Warszawie, to tego dnia albo następnego dnia Czechy grały z Rosją we Wrocławiu. Tak? No i takie były pary zestawienia, ale zawsze było tak, że jedna para gra w jednym mieście, a druga para gra w drugim mieście. Na mistrzostwach Afryki jest tak, że cała grupa gra w jednym mieście. I do czego się to sprowadza? Że na tym samym stadionie o godzinie 17 jest mecz, dajmy na to, nie wiem, tam powiedzmy Ghana, Demokratyczna Republika Kongo, a jak ten mecz się kończy, godzinę później zaczyna się mecz Mali-Niger, tak, na tym samym stadionie, więc kupujesz jeden bilet na dwa mecze, okej? Okay? Więc to też powoduje, że te bilety są tańsze, ale w ogóle bilety na te mecze w RPA kosztowały po 50, 60 albo 70 randów, w zależności od tego, jaka to był sektor, tak? To znaczy kategoria biletu, aczkolwiek to w Afryce też jest zupełną abstrakcją, ale do tego może za chwilę. A 50 randów to jest mniej więcej 15 zł. Okay? Czyli ja za te 10 meczów w sumie za bilety zapłaciłem 300 randów, czyli... Tyle co za kolację w restauracji w Krakowie. 100 zł, dokładnie. Więc to też jest dosyć, no, powiedzmy na Mistrzostwach Europy, no akurat ja pracowałem jako wolontariusz, więc nie płaciłem za bilety, no ale jak próbowałem kupić je w loterii, to z tego co pamiętam, to te kwoty wychodziły bardziej blisko 200 euro niż tam powiedzmy 100 zł za 6 meczów, tak, za 10 meczów. Ty, to oszacujmy trochę koszty, jakby ktoś się chciał tam wybrać za... Raz na ile lat są takie mistrzostwa? Właśnie, to jest kolejna sprawa, że mistrzostwa Europy są raz na 4 lata, no, a mistrzostwa Afryki są raz na 2 lata. Więc nie trzeba czekać aż 4 lat, żeby po prostu znowu pojechać i się zabawić, tak? Więc To jeszcze powiedz, to trzy koszty. Czyli mieszkanie, jedzenie i dojazd, dolot. Tak. No więc dolot to było powiedzmy tak w granicach, to oczywiście zależy gdzie to jest i tak dalej, ale akurat RPA tam jest, mimo że to jest najdalej w Afryce, dokąd można polecieć, to te ceny są relatywnie niskie, dlatego że tam po prostu bardzo dużo linii lata i po prostu jest konkurencja i jakby no powiedzmy te linie lotnicze, widać, że konkurencja dobrze działa na ceny. Więc tam można dolecieć, nie pamiętam ile ja zapłaciłem za bilet, ale tak gdzieś rzędu tam 2800, 3000 zł. W jedną stronę czy w dwie? W obie strony, w obie strony. A i w ogóle taka ciekawostka, ja leciałem Lufthansa i po raz pierwszy leciałem Airbusem A380, czyli... To coś dużego. Tak, tak, to jest ten duży taki, który ma dwa pokłady, jakby dwa piętra. Powiedzmy dół i górę, tak jak Jumbo Jet, ale powiedzmy Jumbo Jet to na tej górze ma tylko taki kawałek, taką wysepkę, no to tutaj jest samolot, który ma po prostu dwa piętra, tak, piętrowy samolot, zabiera w sumie tam powiedzmy 700-800 osób na pokład, więc to jest kawał maszyny, więc też fajne doświadczenie. One powiedzmy funkcjonują już jakieś 2,5 roku, ale jakoś tak do tej pory nie miałem okazji, to znaczy nawet na tych trasach, gdzie mogłem się przelecieć, to akurat tak leciałem jakimś tam innym jumbo jetem czy czymś, więc to było fajne doświadczenie. Ale wracając do cen, więc tak, przelot, no to powiedzmy 3000, tak można liczyć, aczkolwiek pewnie udałoby się jakieś tańsze z wyprzedzeniem odpowiednim i tak dalej. W ogóle też jest ciekawostka, że w Afryce nie ma jeszcze takich tanich linii lotniczych, tak? Ale coś tam zaczyna się dziać w tym obszarze również, więc za parę lat może to jeszcze się jakoś zmienić. Teraz na miejscu, hotele, no to tak, ja już pewnie mówiłem kiedyś na antenie kontestacji, że ja jestem strasznym dusigroszem, jeżeli chodzi o hotele.
Najchętniej bym w ogóle nie spał, jak jestem gdzieś za granicą i jakby kładę się spać tylko dlatego, że po prostu mam taki słaby organizm, że muszę. A tak to bym chciał jak najwięcej zwiedzać i jakby doświadczać kraju i w ogóle ten, tak. Więc dla mnie po prostu hotel to jest miejsce, w którym naprawdę muszę się położyć, żeby mieć siłę następnego dnia. Dla mnie im tańszy hotel, tym lepszy. Taka jest po prostu zasada. Więc w RPA korzystałem z bardzo dużej sieci takich backpackersów, czyli hosteli przeznaczonych dla ludzi podróżujących z plecakami, tak? Takich niezależnych, powiedzmy, turystów hardkorowych, którzy sami przemierzają Afrykę czasami nawet autostopem, czy na rowerach, czy coś tam, tak? Więc byłem w tych backpackersach głównie. No i koszt to jest, i tam się śpi, powiedzmy, najczęściej w takich dormitoriach, gdzie jest tam 6, 8, 10 łóżek w jednym pokoju i jedna wspólna łazienka gdzieś tam na korytarzu. Czy takie hostele? Hostel, tak. I tam, powiedzmy, to jest rząd wielkości 100 randów, czyli tam 30 zł za łóżko za noc do może 50-60, tak? W czasie mistrzostw, czyli wtedy, kiedy jest trochę drożej, tak? Tak, w czasie mistrzostw, dokładnie. Więc to w ogóle nie było problemu. Wynająłem tam samochód, no bo powiedzmy tak, no w ciągu, byłem tam tylko 8 dni, a w ciągu tych 8 dni byłem na 5 stadionach, w 5 różnych miastach, po 2 mecze w każdym, więc sporo jeździłem, tak? I w sumie w te 8 dni, no powiedzmy 7 dni jeżdżenia, no to przejechałem 3,5 tysiąca kilometrów, tak? I powiedzmy, no nie dałoby rady, gdybym polegał na środkach komunikacji takiej, powiedzmy, publicznej, więc wynająłem samochód. I wynajęcie samochodu na ten cały okres kosztowało mnie 500 zł. Więc no to tak jakby, powiedzmy, nie wiem, 70 zł dziennie, tak? Więc no myślę, że to też dosyć tanio. Plus benzyna. Plus benzyna, tak, ale już wszystkie ubezpieczenia, tam kilometry, inne, wszystko już było wliczone, więc tylko benzyna. A są fotoradary? Bardzo mało, praktycznie, no można powiedzieć, że prawie w ogóle nie ma, natomiast jest bardzo dużo, powiedzmy, takich panów z suszarkami, tak, jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo, więc to byłem uprzedzany i wynajmując ten samochód i później w pierwszym hostelu, żebym naprawdę dbał o limity prędkości. Przy czym to warto nadmienić, że w RPA, no nie wiem, na przykład z Pretorii do Johannesburga, no to są takie dwa, może nie największe, nie wiem jak duży jest Pretoria, ale no powiedzmy duże, duże miasta niedaleko siebie, tam chyba 60-70 km między nimi. I tam jest kilka autostrad do wyboru między tymi miastami, tak? A taka jedna główna autostrada, N1, to miejscami ma 6 pasów ruchu w jedną stronę. Okej? Okay? No proszę. Więc to naprawdę robi wrażenie, to znaczy jakby ten system autostrad tam jest fantastyczny. I tam te limity też są wyższe wtedy, tak, na tych autostradach? Tak, na autostradach jest 120. Okay. Ale naprawdę jedzie się po prostu 120 cały czas, tak? Więc... Między Pretorią a Durbanem, Durban to takie też duże miasto, nie wiem, trzecie czy czwarte największe, a może drugie największe w RPA. I to jest nad Oceanem Indyjskim, na południowy, powiedzmy wschód, no, może na południe od Johannesburga. I to jest 650 kilometrów. I całe 650 kilometrów to jest autostrada. Tak? Co więcej, można z Pretorii dojechać do Durbanu dwiema różnymi autostradami. Jedna, która idzie tak, powiedzmy, bardziej na wschód i druga bardziej na zachód, tak? Więc to w ogóle naprawdę jest bajka, tak? Naprawdę tam jak się planuje jechać i wie się ile jest kilometrów, to podzieli się przez 100 i wiadomo, że tyle czasu będzie się jechać, tak? To jak oni wybudowali te autostrady bez Unii Europejskiej? Właśnie, dobre pytanie. Wiecie, to znaczy, to jest tak, że RPA to jest bardzo bogaty kraj, to znaczy bogaty z surowcami głównie kiedyś, no historycznie to surowce, czyli złoto, diamenty. Zresztą to też jest taka ciekawostka, że jak się jedzie na przykład w Rustenburgu, czyli tam z kolei na północ od Pretorii, to tam się mija takie tabliczki, to znaczy na lewo do kopalni złota, tak? Na prawo do kopalni platyny.
Więc że no tak ciekawe to jest. Jak w ogóle też no jeździłem sam, tak? W ogóle pojechałem sam i zabierałem autostopowiczów, bo oczywiście nie na autostradach, ale na takich boczniejszych drogach. Tam się pojawiały autostopowicze. I oczywiście ludzie mnie uprzedzali, że to jest strasznie niebezpieczne i coś tam i ten, ale ja za każdym razem jak mogłem, to po prostu się zatrzymywałem i zabierałem tam kogoś. I właśnie spotkałem takiego faceta, który po prostu pracuje w kopalniach, tak? I jest tam jakimś inżynierem i tak dalej, trochę mi o tym opowiadał. Więc naprawdę RPA jest po prostu bogatym krajem. To jest jedna rzecz. Ale nie tylko kopalnie. Oni przez wiele lat, przez to, że jakby tam, no nie wiem jak to powiedzieć, panował system apartheidu, czyli ta segregacja rasowa, zostali odizolowani, tak? Znaczy, no było embargo, nie można było z nimi handlować, tam wymiany sportowe, inne i tak dalej, żeby jakby naciskać na ten rząd białych, żeby powiedzmy znieśli ten apartheid, to oni wytworzyli u siebie po prostu, no nie mogli z nikim handlować, więc sami wytworzyli wiele przemysłów, gałęzi przemysłu, takich, które były im potrzebne, jak energetyka, tam telekomunikacja, bankowość i tak dalej, ale też takie, gdzie na przykład nie mogli importować ropy naftowej, więc wypracowali technologię pozyskiwania ropy naftowej z węgla. Tak? Albo na przykład, no nie wiem, no nie mogli wysyłać ludzi na operacje gdzieś tam za granicę, nie było wymiany takiej naukowej. I sami zaczęli bardzo dużo inwestować w naukę. I na przykład, nie wiem, czy to była pierwsza operacja serca, czy pierwsza operacja jakaś transplantacja, jakaś taka skomplikowana, ale powiedzmy, więc tutaj mogę coś pomylić, ale wydaje mi się, że pierwsza operacja transplantacji serca to było właśnie w RPA. Tak więc to jest kraj, który jest zaawansowany technologicznie również. No oprócz tego pomagało pewnie RPA w budowie infrastruktury to, że po prostu, jakby to powiedzieć, no wykorzystywali to wręcz no tak w negatywnym sensie tego słowa, tanią siłę roboczą. Tak więc, Co to jest tania siła robocza? No wiesz, to znaczy w RPA w systemie apartheidu to było tak, że powiedzmy za tę samą pracę wykonywaną przez białego i czarnego, to znaczy biały dostawał tam, nie wiem, 50 razy więcej, tak? Więc powiedzmy, no praca czarnych była no, mocno subsydiowana, można by powiedzieć, tak? Więc tak to powiedzmy tam kiedyś wyglądało, ale wracając do tych kosztów, bo zapytałeś o koszty. Tak, jeszcze jedzenie nie przerobiłeś. Tak, jedzenie. Jedzenie to prawdę mówiąc, ja miałem bardzo mało czasu na jedzenie, no bo albo siedziałem w samochodzie, no bo tak jak mówiłem, 500 kilometrów dziennie pokonywałem, więc tam no, powiedzmy 5 godzin dziennie spędzałem w samochodzie, potem ze 4 czy 5 godzin dziennie na stadionie, a no w międzyczasie musiałem sobie znaleźć jakiś nocleg. Nie zatrzymujesz się w McDonaldzie gdzieś po drodze? Więc tak, zatrzymywałem się, to znaczy w takich, czasami zjeżdżałem z autostrady do jakiegoś takiego małego miasteczka i w takich małych miasteczkach, bo to też był taki sposób na to, żeby coś zobaczyć z tego kraju, i w takich malutkich miasteczkach szukałem kafejki, zresztą to bardzo popularna sprawa jest i w tych kafejkach serwują takie, no coś co ludzie będą znali z Anglii czy z Australii, z tych krajów angielskojęzycznych, byłych kolonii brytyjskich, to są takie, jak to nazwać, nie wiem, po angielsku to są pies, tak, czyli ciastka? Ciastko nadziewane mięsem, tak, farsz jest mięsny, czyli powiedzmy kidney pie albo steak and pepa i tam tego typu rzeczy. Ja w ogóle uwielbiam te pies, przypominają mi czasy dzieciństwa w Kenii. Więc przede wszystkim zajadałem się tymi pies i to też szybko, bo to wiecie, wchodzisz gdzieś tam, podgrzeją, już jest gotowe, możesz zabrać ze sobą, jechać dalej. Jadłem sporo owoców, ale to wszystko było naprawdę bardzo, bardzo tanie, tak? No nie wiem, no na przykład
wino musujące, bo kupowałem sobie takie, powiedzmy, no, wino musujące. Zresztą w ogóle RPA ma bardzo dobre wina. Nie wiem, kto tam z was pije i jak je oceniacie, tak? No, ale ogólnie rzecz biorąc, ocenia się je dosyć dobrze. I ja jakoś nie wiem, od jakichś 2 lat, nie wiem, jakoś przerzuciłem się na wino musujące, tak? Szampana od czasu do czasu, ale przede wszystkim jakieś, powiedzmy, wina robione metodą szampana, a nie te, powiedzmy, oryginalne. Zresztą ja, prawdę mówiąc, nie do końca odróżniam je i gdzieś ostatnio czytałem, że to naprawdę jest ciężko odróżnić, tak? No to tylko jest szampan, dlatego że to pochodzi z tego regionu. No nieważne, to jest inna sprawa. Ale takie bardzo dobre wino musujące kosztuje, powiedzmy, w supermarkecie tak z 50, no 70 randów to już jest naprawdę jakaś topowa półka, tak? Ale powiedzmy, no 50 to taka średnia i nawet ze 30 to te słabsze. Więc to jest tak jakby 10 zł, 10 do 20 zł za butelkę, tak? Więc naprawdę bardzo tanio. Co tam jeszcze? Jakie tam składniki kosztów? Aha, benzyna kosztuje około 4 zł za litr, nawet trochę mniej. Sporo wydałem na powiedzmy przejazdy, opłaty z autostrady, bo to w sumie się nazbierało pewnie z 1000 randów, więc jakieś tam 300 zł. Udało mi się ani razu nie zapłacić mandatu, więc jakoś tam trzymałem się tych przepisów. Zresztą w ogóle w Polsce też, nie pamiętam, raz zapłaciłem mandat. W ciągu ostatnich, nie wiem, 10-15 lat chyba raz zapłaciłem mandat. I to nie za jechanie zbyt szybko, tylko po prostu miałem stłuczkę, tak? I uznano, że to moja wina i wlepiono mi mandat dodatkowo. A chciałem się ciebie zapytać właśnie, czy to jest tak w Polsce, że dajesz 50 zł i idzie policjant sobie w cholerę. Nie, wiesz, ani razu nigdy nie dawałem łapówki. W ogóle nigdy w życiu nie dałem łapówki komukolwiek. I nawet jak policjanci, powiedzmy, jakoś tam no, dają do zrozumienia i tak dalej. Ja tłumaczę się, że ja nie mam po prostu pieniędzy przy sobie, coś tam i ten, i jakby gram głupa, taką blondynkę, tak, czy takiego czarnulka. I dostajesz mandat. Nie, właśnie nie dostaję. To znaczy, zwykle udaje mi się, powiedzmy, jakoś tam no, przeprosić, obiecać, że wyrażam skuchę i tak dalej, i jechać dalej. Także tak, mamy jakiś tam patent, ale nie chcę specjalnie tam o nim mówić. Zresztą on nie jest do końca do wykorzystania. Po prostu nawet jakbyś chciał go wykorzystać, to myślę, że tobie by to dużo trudniej wychodziło. No, Byłbyś niewiarygodny. ja mam w rodzinie Holendra, który po prostu zawsze zaczynał mówić po holendersku. A no właśnie, no dokładnie. No to jest ten kierunek, tak? Ten kierunek, okej. Okay. Ale Polska aczkolwiek. bardzo trudna języka, taki już No właśnie. brzmi, tak. No, także tak. Aczkolwiek jeszcze przerwę, z tego co mi opowiada, to kiedyś to działało dużo lepiej. I teraz o dziwo ci policjanci zaczynają mówić nie tylko Po po angielsku. angielsku, ale nawet po niemiecku. Dokładnie. Rzeczywiście to już nie jest taka, wiesz, to już nie jest tak łatwo, jak było kiedyś, tak, to prawda, to potwierdzam. No, tak jak jest, wiesz, jak żeby zostać sekretarką, trzeba mieć, wiesz, 3 kierunki skończone, wiesz, 7 języków znanych, to. Tak. Aczkolwiek, wiecie, akurat była też taka sytuacja, a to akurat związana powiedzmy, z nieruchomościami. Jakoś tak przed Mistrzostwami Europy tutaj w Polsce, na Ukrainie, dostałem wezwanie z policji, dlatego że okazało się, że w jednym z mieszkań, których jestem właścicielem i które były wynajmowane, najemca zgłosił na policję, zresztą on wcześniej dzwonił do mnie, że podczas jego nieobecności na jakiś tam długi weekend zginął mu komputer, jakiś tam sprzęt z tego mieszkania, tak? I co dziwne, że nie było śladów włamania i tak dalej, coś tam zadzwonił do mnie. No to ja mu poradziłem, żeby zadzwonił na policję, zgłosił to na policji i tyle, tak? I że powiedzmy mu wyślemy ślusarza, żeby mu wymienił zamki. No i on to zgłosił na policję i powiedzmy policja mnie przesłuchiwała w charakterze świadka, tak? To znaczy, gdzie jest drugi klucz i tak dalej, coś tam, no bo było podejrzenie, że on chyba rzucił takie podejrzenie, że to ja mu ukradłem ten komputer. Więc byłem na policji przed turniejem Euro, no i
tak pytałem po prostu tych policjantów, tam najpierw jednego, drugiego, no bo gdzieś tam musiałem poczekać, chociaż to oni mnie wzywali, to jakoś nie byli gotowi. No i ich zagadywałem, to znaczy to po niemiecku, to właśnie po angielsku, to coś tam, tak trochę dla jaj. I byłem zszokowany, bo nie, właściwie to znaczy nie było żadnych takich kursów językowych dla policjantów przed euro. No, przynajmniej tak oni twierdzili, no, więc nie mogłem w to uwierzyć. A rzeczywiście na ulicach jakby widać, że ci policjanci już trochę się rozeznają w tych obcych językach. Więc no nie wiem, to tak przy okazji. No i coraz ładniejsze dziewczyny mają w policji. Polskiej przynajmniej. No, pewnie coś jest. Akurat nie zwracałem specjalnie na to uwagi, ale no, pewnie tak. No, a jeszcze wiesz, jeszcze jakby No. wracając do tego, powiedzmy tak, no widzę, że robię taką reklamę jakby tych Mistrzostw Afryki wśród kontestadorów, ale chciałem powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, już takiej czysto piłkarskiej, związanej jakby z tym turniejem, że wiecie, to jest tak, że kiedyś po prostu faceci grali w piłkę nożną, tak? No, kopali tam coś, no, każdy się chciał wykazać, że tutaj jest lepszy, sprawniejszy, tam ma celniejszą nogę, silniejszy strzał i tak dalej. I później nastała era taktyków. Tak, i teraz ci trenerzy, którzy tam opracowują taktykę na każdy mecz, na przeciwnika, rozpisują rolę tym zawodnikom i ci zawodnicy muszą się ściśle wypełniać jakby te założenia taktyczne. I wiecie, to powoduje, przynajmniej może ja jestem takim laikiem futbolowym, tak? Niewystarczająco wiele wiem, żeby się tym pasjonować, ale no, czasami jest tak, że po prostu mecz jest strasznie nudny, jak się go ogląda. Natomiast ci komentatorzy w studiu, po prostu, czyli trenerzy, tam byli piłkarze, inni znawcy, po prostu pasjonują się, jak fantastycznie tutaj był pod względem taktycznym ten mecz rozegrany, tak? A po prostu tam się nic nie działo, no. To znaczy po prostu tam w ciągu 45 minut tam po jednym strzale na bramkę, w światło bramki, tak? I to tyle. A chodzi o to, że w Afryce ci piłkarze nadal jeszcze bardziej grają w piłkę nożną niż w taktykę futbolową. Tak, więc to jest po prostu no, dużo ciekawsze dla takiego zwykłego, szarego zjadacza chleba, no, to znaczy niż podziwianie kunsztu, powiedzmy, ich, nie wiem, rozwiązań taktycznych, tak? Ty, to ja tu analogię pewną zastosuję, bo Sławek, ja się nie mogę nigdy nadziwić, znaczy wciąż się nie mogę nadziwić, dlaczego ludzie oglądają olimpiadę, czyli tych ludzi, którzy rzucają, którzy skaczą, biegają i tak dalej. To jest, no, nie znam bardziej nudnego sportu, no chyba tylko szachy jeszcze, jak się je ogląda. No, jest to strasznie flaki z olejem, podczas gdy zauważyłem jedną taką akcję promocyjną, bodajże Saturna chyba gdzieś tam w Niemczech, gdzie jakby zrobiono takie zawody, że dano człowiekowi bodajże tam jakieś 7 minut czy coś takiego na dokonanie, znaczy na wyniesienie tylu sprzętów, ile zdoła unieść za kasę. I miał 7 minut, żeby wynieść. I oczywiście była relacja, wiesz, telewizyjna, wiesz, ludzie się podniecali. Na bieżąco był licznik, wiesz, ile iPhone'ów, wiesz, tam Tak. wyniósł, i wiesz. I Jaka wartość, tak? Jaka to było wartość? to były te emocje, słuchaj. To, Tak. wiesz, zupełnie nie przystające do rzutu oszczepem. I to powinna być olimpiada. Tak, olimpiada w kradzieży, no, no pewnie tak, no. Wiesz, jakby to powiedzieć, znaczy, wiesz, jest tak, ja nie jestem znowu jakimś tam fanatykiem, powiedzmy, tak jak mówię, no pewnie to, że tak często jeżdżę gdzieś tam na te mistrzostwa i tak dalej, no mogłoby sugerować, że ja po prostu mam wytatuowane tam coś i wiem, znam nazwiska po prostu i życiorysy wszystkich piłkarzy na boisku i poza boiskiem i coś tam, znaczy to mi w ogóle daleko od tego, tak, natomiast muszę przyznać, że ta rywalizacja sportowa no, ma coś takiego w sobie, tak? To znaczy, że no nie wiem, no chyba my ludzie w ogóle jesteśmy tak nastawieni właśnie, no nie wiem, no, szukamy cały czas ustawienia hierarchii w społeczeństwie, tak? I powiedzmy, bo jesteśmy po prostu zwierzętami, tak? Jesteśmy zwierzętami terytorialnymi, no i żeby się nawzajem nie pozagryzać, no to musimy mieć jakąś tam hierarchię, tak? No i ta sprawność fizyczna, no, wśród zwierząt, innych niż ludzie,
No jest jednym z najważniejszych, jakby powiedzmy, wymiarów, powiedzmy, tej hierarchii, tak? Czynników decydujących o Twoim miejscu w hierarchii. No, no ale przy No. ludziach to już się zdezawuowało całkiem, nie? Trochę się zdezawuowało, wiesz, bo dzisiaj to powiedzmy takim miernikiem, powiedzmy, hierarchii, no to są pieniądze, tak? Ile masz kasy, to znaczy, no jakim jeździsz samochodem, jaki masz dom, jakie masz tam nie wiem co, ile wydajesz na wakacje Czyli ile i masz tak dalej, kasy? tak? No. Jakie tam nosisz marki, tam nie wiem czego, tak? Ta sama koszula po prostu chyba w tej samej chińskiej fabryce uszyta, jak będzie miała taki znaczek, to będzie warta tyle, a jak będzie miała taki inny znaczek, to będzie warta mniej, tak? Albo jak nie ma znaczka, to w ogóle jest chłam, jest chiński, tak? A nagle jak ta sama koszula po prostu znajdzie się w sklepie tam i tak dalej, tak? Więc szukamy tych statusów symbolu i wiesz, i mówisz, że to się zdewoluowało, czy tam jak to? Jak powiedziałeś? Zdewoluowało? Straciło ważność. Straciło, tak, straciło ważność. No ja bym się do końca nie zgodził, dlatego że wiesz, że jeżeli przyjmiemy, że jesteśmy zwierzętami, a jesteśmy zwierzętami, no podlegaliśmy ewolucji i ta ewolucja to jest proces, wiesz, no, czy tam milionów lat, tak? I przez miliony lat ważna była nasza sprawność fizyczna, to, że teraz przez ostatnie tam, nie wiem, 50 lat, czy tam 150 lat, to straciło na wartości, okej, no ale gdzieś tam głęboko, to chyba nadal, wiesz, to ma dużo większe dla nas znaczenie, niż by nam się wydawało. No, dla kobiet na przykład, no ale znaczy w No. sensie obraz mężczyzn w oczach kobiet. No, ale co? Aha, no dobra, ale to tak. Okej. No bo nie wiem, bo ty masz sprawność fizyczną, ja nie mam. To ja muszę bronić tutaj potęgi mózgu teraz. Myślisz, że ja mam? No nie wiem, nie wiem. Znaczy, wiesz, jeżeli już miał mówić, to pewnie, wiesz, to znaczy pewnie mam trochę za dużo tej sprawności, tak? To znaczy, zwłaszcza w okolicach brzucha i talii. Ale wiesz, jeszcze taka jedna rzecz, bo właśnie natknąłeś mnie w tym RPA, oprócz tego siedzenia w samochodzie i siedzenia na stadionach i parę meczów też, no bo na parę meczów nie pojechałem, bo były za daleko, więc siedziałem przed telewizorem, żeby je oglądać. To udało mi się wcisnąć w ten dosyć intensywny program dwa takie krótkie wypady do parków narodowych. I byłem raz w Krugerze, a raz w Pilensbergu. I to jest taka dżungla bardziej, czy bardziej park? Wiesz, to jest tak, Pilanensberg to jest bardziej. Wiesz, parki narodowe to odzwierciedlają po prostu no, lokalne, takie, jakby to powiedzieć, no, oryginalne. Pokrywę roślinną, tak, danego obszaru. Czyli safari, stepy, tak? Więc te parki są różne. W Kenii na przykład mamy parki, powiedzmy, takie bardziej pustynne, sawanny, dżungle, no, jeziora, jakieś kamieniste. Mamy parki w ogóle oceaniczne, to są parki podwodne, tak? To znaczy, gdzie powiedzmy część rafy koralowej jest jakoś chroniona, szczególnie chroniona. Ustanowiono tam terytorium, jakby powiedzmy, parku narodowego. Więc te parki się różnią. Natomiast akurat Kruger to głównie to jest taki, powiedzmy, rzadki las, można by to tak nazwać. Czyli jest bardzo dużo drzew, jakichś krzaków, krzaczorów. Natomiast Pilanesberg już bardziej przypomina. Aha, i mi, okej, okay, może nie wiem, jeżeli nie byliście w Kenii, to porównanie wam niewiele mówi, a jeśli byliście, to może więcej. To Kruger mi przypomina Tsavo w Kenii. Aha. Natomiast tak, czyli powiedzmy, to jest tak, że jedziesz drogą i możesz minąć słonia, powiedzmy w odległości tam, nie wiem, 10 metrów od drogi, i go nawet nie zauważyć. Bo jest po prostu dużo krzaków, tak, i dużo zieleni. Natomiast Pilanensberg jest bardziej właśnie taką sawanną, czyli jest dużo traw i gdzieniegdzie jest jakaś akacja, jakieś drzewko, coś, więc to są też jakieś pagórki, więc jak jesteś na jednym pagórku, to możesz zobaczyć, że tam, nie wiem, w odległości 5 czy iluś kilometrów jest stado słoni, tak. No, mniejszych zwierzątek to pewnie nie zauważysz z tej odległości bez lornetki. Ale to jest to. Ale do czego zmierzam? Że w ogóle ja uwielbiam po prostu parki narodowe. To dla mnie już kiedyś tam opowiadałem też na antenie kontestacji
że to jest takie miejsce, gdzie naprawdę czuję się bardzo dobrze, tak? Tak jak ryba w wodzie, no. Tak jak, nie wiem, powiedzmy taternik w górach, a jakiś, nie wiem, pływak w basenie. Ale siedzisz tam w aucie, czy wychodzisz? No raczej się siedzi w samochodzie, to znaczy jest niezalecane, żeby wychodzić. To nie jest też tak, że wyjdziesz i od razu coś ci się stanie, tak? No ale powiedzmy, chociaż w Krugerze tam na północy są nawet takie szlaki, gdzie możesz wyjść w zorganizowany sposób, w jakiejś małej grupce z przewodnikiem, który jest uzbrojony, po prostu jakieś tam dystanse pokonujesz pieszo. No ale ja akurat na to nie miałem czasu, tak za bardzo. Więc siedzisz raczej w samochodzie. I słuchaj, kilka rzeczy właściwie, znaczy o tym to mógłbym znowu zrobić oddzielną audycję, ale widzę, że tutaj czas już się powoli kończy. To zrób oddzielnie. Więc, tak. No pewnie może kolejną, tak. Ale jedna z rzeczy, która mi się nasunęła, to wiecie, no było tak, że byłem na przykład rano w Parku Narodowym w Krugerze, jeździłem tam powiedzmy no cały poranek i kawałek południa i później jechałem na stadion, żeby oglądać mecz. I dla mnie po prostu ten kontrast no był po prostu aż nierealny, tak? Aż taki, powiedzmy, karykaturalny. Bo tutaj jest stado słoni, tak? Które majestatycznie sobie chodzą, tam powiedzmy skubią trawę, zrywają liście, tam ocierają się o drzewa, jakby tam bujają z nogi na nogę i po prostu mają cały czas, który jest dostępny na świecie, to one go po prostu mają, tak? I jakby mają, w ogóle nie wiedzą, a nawet gdyby wiedziały, to pewnie miałyby głęboko gdzieś tam w czeluściach swojego odbytu, to czy kilkadziesiąt kilometrów od nich rozgrywa się jakiś tam turniej piłki nożnej, tam jakieś Burkina Faso gra tam z kimś, to po prostu... I teraz na tym stadionie z kolei to jest kwintesencja sztuczności, tak? Bo nagle przyjeżdża na taki stadion, powiedzmy, setki autobusów, samochodów, innych tam ludzi. Po prostu jest totalnie sztuczna atmosfera, tak? Jest ciemno, a tam jest widno, jakby był dzień. Stadion jest zrobiony z betonu, tam nie ma kawałka drewna. Nawet trawa, która tam jest, to po prostu też nie wygląda w żaden sposób naturalnie. Nie sądzę, żeby jakiś słoń w ogóle chciał tę trawę zjeść, tak? Więc to jest po prostu totalnie sztuczne. Nawet ludzie po prostu ubierają się sztucznie w jakieś takie, no nie wiem, ubrania nienaturalne. Niektórzy malują całe swoje ciało, bo policzki, no to już w Europie też się przyjęło, tak? Ale naprawdę wielu tych kibiców po prostu maluje się od stóp do głów, łącznie z włosami, z uszami, z powiekami na oczach. Więc to jest po prostu taki kontrast tej żywiołowości, takiej, ale jednocześnie pewnej sztuczności z tą siłą, potęgą przyrody, natury, która, powiedzmy, nie wiem, tak jak te słonie żyły, powiedzmy, nie wiem, kilkaset czy kilka tysięcy lat temu, tak sobie żyją do tej pory, tak? I gdyby nie to, że człowiek jakoś tam wkroczył i namieszał, bo chce zdobyć ich kły, żeby tam, nie wiem, sobie zrobić jakieś paciorki, to po prostu one by sobie dalej żyły tak, jak żyją, tak? Więc naprawdę miałem właśnie takie refleksje, że powiedzmy te dwa światy tak ze sobą, powiedzmy, koegzystują, kohabitują. To naprawdę sprawiało mi ogromną radość, zwłaszcza, że o dziwo, akurat tego pytania nie zadawałem jakoś specjalnie tym kibicom, ale no nie sądzę, żeby... Myślę, że byłem w zdecydowanej mniejszości, tak, ale takiej, powiedzmy, rzędu jakiś tam ułamek procenta. Myślę, że gdyby tak zapytać tych wszystkich tam kibiców, 20 tysięcy zgromadzonych, kto w ostatnim czasie był w Parku Narodowym, no to myślę, że odpowiedź by udzieliło pozytywnej mniej niż tam 1%, tak? Więc jedni po prostu nie wiedzą zupełnie o istnieniu tego drugiego świata, a powiedzmy na słonie, no to oczywiście tam mają w nosie, może chociaż one mają dobry słuch, może coś tam słyszą, że coś tam gdzieś krzyczy i coś tam się dzieje, no ale widzą, że to jest daleko i im to nie przeszkadza.
Takie ekologiczne refleksje na koniec. A Tak. powiedz mi jeszcze, bo chyba jeszcze tak nie powiedziałeś do końca, jak z tym jedzeniem jest cenowo. Bo jak Kamil robił te swoje relacje z Afryki, z Zambii, i tam jedna z najpopularniejszych tych audycji, z tych odcinków, to była analiza paragonu zambijskiego, gdzie tam wyliczał, co ile kosztuje. No to tam generalnie jest wszystko drogie jak cholera. Czyli rozumiem, że RPA nie jest takie drogie, czyli po prostu nie łupią podatkami, tak? Tak. No bo właśnie, bo to jest taki paradoks w ogóle w Afryce, tak? Że właśnie te biedne kraje, to znaczy nagle tam wszystko jest bardzo drogie. To wynika czasami z tego, że te kraje, powiedzmy, same niewiele produkują tych rzeczy, muszą wszystko importować. Część z nich nie ma w ogóle dostępu do morza, co dodatkowo powoduje jakieś tam logistyczne komplikacje. Częściowo wynika to z tego, że im kraj jest biedniejszy, tym jest mniejsza konkurencja i po prostu jest mniej producentów i oni wykorzystują swoją pozycję monopolistyczną, żeby łupić klientów, więc pewnie dlatego, to znaczy RPA jest jakoś tańsze chyba niż, nigdy na to nie zwracałem uwagi, ale rzeczywiście moi znajomi, moja rodzina jeździ z Kenii na zakupy do RPA. Co mogłoby się wydawać dziwne, skoro RPA jest dużo bardziej rozwiniętym krajem, tak? Ale rzeczywiście byłem też w sklepie, tylko że widzicie, w odróżnieniu od Kamila, który tam siedział i budował szkołę, zresztą może też się wybiorę do Zambii jakoś tam w kwietniu, przy drugiej turze wolontariuszy, to ja tam nie miałem tak bardzo dużo potrzeb chodzenia po sklepach, tak? Ale byłem w centrum handlowym, w kilku nawet centrach handlowych w poszukiwaniu biletów, bo tam dystrybucja biletów na mecze jest właśnie przez taki sieć hipermarketów Spar. I byłem w jednym centrum handlowym, okazało się, że nie ma tam w tym centrum handlowym akurat Spara, jest tam coś innego, jakiś Checkers i potem w kolejnym i dopiero w trzecim. Więc przeszedłem się po kilku takich centrach handlowych tego pierwszego dnia. Odkryłem, że jest w ogóle tam faceci jakoś widać nie wstydzą się nosić pomarańczowego koloru, to nie jest żaden obciach, więc przez przypadek zupełnie tak jakby powiedzmy efektem ubocznym po prostu wypełniłem sobie walizkę różnymi pomarańczowymi ciuchami i rzeczywiście to znaczy one po prostu były nie tylko, że pomarańczowe, więc nie przyciągały jakby do zakupu, ale po prostu niesamowicie tanie. To znaczy pamiętam, że wróciłem do Warszawy i jak zacząłem to wszystko wypakowywać, to w ogóle byłem w szoku, że ja tyle rzeczy kupiłem. I chyba to mnie kosztowało mniej więcej tyle, co jakaś tam, powiedzmy, pomarańczowa koszula w złotych tarasach, którą kupiłem, po prostu była cholernie droga. Bo tam, powiedzmy, nie wiem, zapłaciłem za koszulę, aż się wstyd przyznać, ale tam, powiedzmy, prawie 400 zł. Mhm. Tylko dlatego, że jest pomarańczowa i szukałem pomarańczowej koszuli i nigdzie nie mogłem dostać, tak? To znaczy, a nagle w RPA po prostu tam było sporo i kupiłem tyle sztuk, i w sumie one kosztowały mniej niż ta jedna po prostu w tym złotych tarasach, tak? Więc pod tym względem RPA jest chyba wyjątkiem może w Afryce, że rzeczywiście jest dużo taniej ze względu na to, że to jest po prostu bardziej rozwinięty kraj. Być może też to jest kwestia podatków, ale tego akurat nie chcę tutaj komentować, bo nie wiem. To nie trzeba jakiejś wizy, tam po prostu się jedzie, leci. Tak, dla Polaków po prostu się ląduje i dostaje się wizę na miejscu, powiedzmy stempelek w paszporcie, nie wiem, nawet nie sprawdzałem nawet na jak długo mi dali, ale chyba na 2 czy 3 miesiące, więc bez kłopotu. Okej, to ostatnie pytanie, a jak jest z bezpieczeństwem? Tam na ulicach jest... Tak, no właśnie, to wokół bezpieczeństwa w RPA jest po prostu, jakby obrosło to jakimiś legendami. I też rozmawiałem na ten temat z ludźmi, to znaczy właśnie z tymi autostopowiczami, których brałem po drodze, czy tam właścicielami tych hosteli i tak dalej. Jakby to powiedzieć, no to znaczy rzeczywiście jest taka obsesja bezpieczeństwa, tak? I jakby dużo ludzi mówi na ten temat i rzeczywiście powiedzmy tam mieszkania, partery, to znaczy zawsze mają kraty. W ogóle te domy są otoczone takimi, powiedzmy, nie wiem, wysokimi płotami jeszcze, a na tych płotach jeszcze jakieś zasieki, powiedzmy, z drutów kolczastych i to jeszcze podłączonych do jakiejś elektryczności. Więc rzeczywiście tam jest taka obsesja bezpieczeństwa,
czy właśnie braku bezpieczeństwa. Natomiast ja powiem tak, że jakoś w ogóle tego nie odczułem. To znaczy, no właśnie, no, ludzie mi mówili różne rzeczy, tak? W ogóle zapomnij, nie bierz żadnych autostopowiczów czy coś tam. No ja brałem, to znaczy, no nic się nie działo, nie miałem żadnych jakichś takich, powiedzmy, poczucia jakiegoś zagrożenia, tak? Z tych meczów wracałem, no bo wiecie, mecz się kończy tam powiedzmy o 22, tak? Już jest ciemno. Samochód masz zaparkowany jakoś daleko, tak? No bo ciężko jest tak pod samym stadionem zaparkować. Zresztą często są zamykane. Więc idziesz w jakimś tam tłumie ludzi, gdzie jest ciemno, nie do końca doświetlone i tak dalej. To znaczy, no po prostu najbardziej to się obawiałem, że ktoś jakby, powiedzmy, no nie wiem, jakoś źle obliczy odległość i prosto wuwuzelą mi w ucho zatrąbi, tak? No bo to było jakby... Oczywiście z drugiej strony ja ogólnie rzecz biorąc wydaje mi się, że mam dosyć wysoko jakby, powiedzmy, no nie wiem, wyrobiony nawyk, no nie wiem jak to nazwać, instynkt, taki powiedzmy, no nie wiem, takiej mądrości ulicznej, tak? Więc ja powiedzmy, no zawsze dbam o to, gdzie jest mój portfel, czy go czuję, czy go dobrze schowałem i tak dalej, więc jakby dbam, powiedzmy, prewencyjnie różne rzeczy stosuję, tak? Ale zresztą to nie była akurat moja pierwsza wizyta w RPA, ja tam byłem już chyba, nie wiem, gdzieś między 6 a 10 razy. I w poprzednich wizytach zdarzało mi się tam chodzić samemu po Soweto i czy nawet z rodziną, z synem, który miał tam parę lat. I naprawdę wydaje mi się, że to są mocno na wyrost, to znaczy te wszystkie, powiedzmy, opinie na temat braku bezpieczeństwa. Aczkolwiek to powiedziawszy, ktoś, kto się bardzo boi, to jest bardzo prawdopodobne, że ściągnie na siebie, powiedzmy, jakiś tam, no nie wiem, gangsterów czy jakichś ulicznych rozrabiaków, tak? Bo ja akurat jestem zwolennikiem takiej teorii, zresztą to jest teoria wykładana na prawie, to się nazywa, ten przedmiot się nazywa wiktimologia, która mówi mniej więcej tyle, że po prostu ofiara często nieświadomie, ale po prostu współpracuje ze sprawcą, tak? Więc ja jestem taką osobą, która nie współpracuje ze sprawcami, tak? Po prostu staram się ich no, nie dawać sygnałów, że w ogóle mnie warto zaczepiać, tak? No, to zawsze się zaczepia osoby, które się boją, które widać, że się boją. Tak, tak, no dokładnie. Widać, że się boją, widać, że są jakieś takie niezorientowane, powiedzmy takie roztargane. I wyglądają jak boją się, to może mają kupę kasy, tak? I dlatego po prostu się boją, że to im zginie. A ja po prostu staram się zachowywać naturalnie i po prostu tak lokalnie, tak? Zresztą akurat w RPA nie jest mi ciężko, bo to jest kraj, który się mówi, że to jest naród taki tęcza, tak? To tam wszystkie kolory są i więc w RPA, znaczy myślę, że jak tak chodziłem gdzieś, a tam akurat nie ubierałem się tak na pomarańczowo, więc zwykle jak wyjeżdżam gdzieś do, powiedzmy, nie wiem, do Afryki, tam do Ameryki Południowej, do Azji i tak dalej, to po prostu zabieram dżinsy, czarne buty, no bardziej tak się staram wtopić w tłum, więc tam to myślę, że po prostu wszyscy uważali, że jestem lokalny, tak? Jakby tam nikt nie zaczepiał. A jak Kenii poszło na tych zawodach? Kenia w ogóle się nie zakwalifikowała. Znaczy chyba w ogóle nigdy Kenia się nie zakwalifikowała do Mistrzostw Afryki. Więc piłkarsko ja jestem pół Kenijczykiem, pół Polakiem i te oba kraje są takie mniej więcej tak samo. No. Tak samo lewe w piłce nożnej. Tak samo lewe, dokładnie. Także to nie było związane z moim patriotyzmem takim no, kenijskim, ten wyjazd. No słuchajcie, to chyba kończymy, pewnie mógłbym jeszcze kupę opowiedzieć o tym, jak organizacja tych mistrzostw różniła się od organizacji niedawno odbytych w RPA Mistrzostw Świata, czy tam powiedzmy jakichś następnych i tak dalej, no ale to myślę, że zostanie tematu na jakieś tam kolejne audycje. Nie wiem, czy ktoś nam słuchał w ogóle tam na żywo. Słuchają, masz słuchają. Podgląd, tak? Tak, bo tak. Nikt nie dzwonił, nikt nic nie komentował, ale jeżeli słuchacie albo będziecie słuchać jak za jakiś czas, to chciałbym skorzystać z okazji i podziękować tym wszystkim z was, którzy być może oddali swój głos, SMS-owy głos na bloga Freedomie,
w konkursie Blog Roku 2012. Lidomia dzięki waszym głosom zajęła trzecie miejsce w swojej kategorii na 200 tam kilkadziesiąt blogów akurat w tej kategorii. Ten konkurs jeszcze się nie zakończył, bo powiedzmy teraz już ten etap głosowania SMS-owego się zakończył, ale teraz tam jurorzy będą debatować i wyselekcjonować te blogi, które uznają za najlepsze. Natomiast ja i tak się bardzo cieszę z udziału w konkursie. Zauważyłem, że mam jakby goszczę teraz na Freedomi wiele nowych osób, które trafiają jakby bezpośrednio właśnie ze stron tego blogu roku. Więc bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że część osób na tyle się spodoba Freedomia, że zdecydują się zaglądać regularnie. Więc ja powiedzmy ten swój cel już osiągnąłem bez względu na dalsze losy powiedzmy konkursu. No i chciałem po prostu wam serdecznie podziękować za wsparcie. Zapraszam tych z was, którzy może jeszcze nie byli na Freedomi, żebyście tam zajrzeli. Ewentualnie też dali mi jakieś uwagi, sugestie, jakieś komentarze, uzupełnili moją wiedzę, bo to też nie jest tak, że ja mam jakiś monopol. Wręcz przeciwnie, więcej widzę i więcej poznaję, tym więcej widzę, czego jeszcze nie wiem. Więc tutaj bardzo chętnie będę was gościł na łamach Freedomi. No i dzięki Hugo też za wsparcie. Zawsze do usług. Godzinę 11 minut trwała dzisiejsza audycja. Tak, także dzięki za poprowadzenie. No i co, do następnego w takim razie. Do usłyszenia, to mówił Sławek Moturi, a tutaj się żegna również Marcin Hugo-Kosiński i zapraszam na naszą stronę www.kontestacja.com. Oczywiście cały czas nowe audycje i właśnie Janek Fier na przykład został wrzucony w tej chwili. No jutro będzie fajna wiadomość, ale to na naszej stronie będzie wszystko powiadomo. Także dobrej nocy, do zobaczenia. Do usłyszenia właściwie. Do usłyszenia. Wychodzimy!